pierwszej kolejności chciałem pogratulować punktu GKS-owi Katowice, który wywalczył sobie tutaj punkt, a tak jak mówię, myśmy stracili tutaj dwa punkty, przejechaliśmy trzy punkty, a nie osiągnęliśmy celu, który żeśmy się zakładali. GKS był chodny? Do GKS-owi. Nie powiedziałem nic z Katowice. Nie? Nie powiedziałem Katowice. Katowice? Nie, to GKS-owi powiedział. Byliśmy tego, co zakładaliśmy sobie przed meczem, że zagramy tutaj agresywnie i można powiedzieć, że tylko parę minut tak zagraliśmy agresywnie, a reszta tak troszeczkę bojaźliwie. Nie w 100% to, co żeśmy sobie założyli przed całym meczem, było zrealizowane. I można mieć tylko pretensje do siebie o te dwa punkty, które straciliśmy tutaj. Więcej można powiedzieć, że chciał Małecki, który próbował kilka razy oddać się, schodząc do środka strzał i mówię, kwestia, żeby mu zabił te siadło, a tak ani Sikorski, ani Cwetan nie dochodzili do tych sytuacji, które mogliby wykorzystać, bo starali się jeszcze szukać podań. Myślałem, że będzie takich otwierających podań od Kosy, które dała za plecy obrońców, ale tak jak mówię, nie wiem, czy ta presja kibiców, czy znaczy, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej i u Małeckiego, i u Kosowskiego.